Cześć, jestem Logopeda, widzimy się w kolejnym odcinku z League of Legends i dzisiaj dalej gramy w Bronzie 4 nasze konto ukochane i dzisiaj będzie Full Lethality Lee Sin. Dostałem takie, powiedzmy, pytanie, w sumie nie miałem na nie odpowiedzieć, czy Full Lethality Lee Sin będzie dobry, więc się dzisiaj przekonamy. Lee Sinkiem wiecie, że coś tam potrafię strzelać, jakiś tam faker ze mnie jest, więc na brązach sobie to przetestuję. Mówię na rankedach, faktem, ale no nie wiem jak to będzie działać ten Lethality. Powinien działać okej, powinniśmy wszystkich ściągać na hita i nukować, no ale nie zawsze tak to dobrze działa. Musielibyśmy jakoś też tam CDR-y zmieścić. Wiadomo, że na listynie te CDR-y są ważne. To pójdziemy sobie oczywiście w trinket pod wardy. Aha, trinket pod wardy i potem CDR-y. Tak będzie najlepiej. Kamerka wróci, nie martwcie się, sorry, że tak nagrywam bez, tylko po prostu mam taki problem, że już chyba mówiłem w ostatnim odcinku, że ciężko mi się nagrywa wieczorem. Moje światło nie jest wystarczające, żeby ta kamerka wygląda tak, jakbym chciał, więc musicie mi wybaczyć. Jak będę mieć szansę coś nagrać, ja to na pewno będę nagrywać. Wtedy, kiedy ta kamerka jakoś wygląda. A, tu kolega nie ma tych. Na L2 nie mogę włączyć tego. No dobra. Jakoś mi to super nie przeszkadza. Muszę najechać na Lee Sina z W, żeby użył tego W. O to mi chodzi. Nie mogę tego z altem wstawić. W sumie nie wiem dlaczego nawet. No, się przyzwyczaję. Fiora z MF-ką na bocie, no Fiora nie jest taka super zła na tym supporcie, tylko tam gdzie farmy kraść. A nie wzięła Visa itemu do supportowania, to będzie taka kradzież farmy. Warwick na topie, to tam Markwell pozdrawia. Nie jest zły ten Warwick na tym topie, tylko że może go zniszczyć parę pików, to jest problem w sumie. Paniemy sobie potkę. No to się przejdę zaraz, nie powinienem tych wilków robić. Ale lubię mieć po prostu czystą dżunglę. Oni mają Amumu z Ignite'em. Tylko, że teraz popatrzyłem, tak to do dżungli wjechać. Oj. Nie wiem czy to widzieli. Ja widziałem, bo Logopeda patrzy. Chyba widzieli. Przynajmniej część nikt widział. No niestety, pani Fiora przesadziła trochę. Szkoda, bym na dole, tym tam przyszedł. Ma reda tam? Nie ma reda, to idziemy tam zaraz. Nie powinien smajtować, ale chcę tak najszybciej pójść. Żeby mu to ukraść. Trzeba patrzeć na takie smaczki i to wykorzystywać. To jest logiczne. Przecież tutaj na midzie też jest zabawa. Dobra, no to wolę już killa niż reda. Przecież dalej mogę tam iść i skontestować tego Amumu, nie? No to się zatrzyma w sumie, więc nie ma tego sensu przepuszowywać. Tylko bez smite'a może być ciężko. Najpierw sobie zjad zrobimy. Używać trzeba tego. On tu może być. Jest. To nawet jest na takim lowku trochę. Co to za dżuki są? Halo. O, idą tutaj, tak? Przyjaciele. Nie wiedziałem, że Warwick schodzi. No, mój błąd. Nie wiem, wydżukowała mi ta umie. Muszę pamiętać, że to jest problem. Come againly. No, zajebisty jesteś. Samemu to zrobię, ziomek. Wcale nie spieprzałeś się jak... Nie powiem co. Dobra, no to im się udało, ale... Gry im tak nie oddam, ziomeczkom. Są tacy pyskaci, to zobaczymy. Warwick sfreshował. No, spieprzyłem to, tyle mogę powiedzieć. Jakbym trafił tę kutą, to bym zabił tego ziomka. Mnie Warwick raczej nie dobił. Moja wina, ewidentnie. Ale on w pierdzi dostaje ten ziomek. Bo wszystkich nie dostałem. Gdzie by teraz przejść? No midem, gdzie najlepiej. O, zamienili się. Mieli się kilkami. Szósty teraz potrzebuję, jak najszybciej, żeby mieć efektywniejsze ganki. Może na bota, zajdę przez skraba. O, tylko tutaj może jest duży damage, ale tam też jest. No ja idę. O, czemu go zeżer? Fiora za szybko wbiła. Jej wina, moim zdaniem skromny. Za szybko, byłem za daleko. I zdążyli ją spizgać po prostu, bez mojej pomocy. Na topie jak tam idzie ten Mundo? No ciężko ma coś na tego urwiczkę. Farmi? O Jezus, tym idzie to tragedia, obaj widzę, że farmią słabo, ale... Zabijają się koledzy. Dobra, jest sereczka, można jakieś place'y robić, mam dwa hordzioszki. To gdzie? Teraz oczywiście są linie spuszowane, nie mam za bardzo gdzie zgangować. Musiałem patrzeć na minimapę i czekać na ruch Amumu. No i może Fira sprzedać. Więc nie wiem, czy tam chcę iść. Tutaj też jest takie dziwne, ten gang będzie. Jest krabik? Jest. Musiałem przewidzieć, gdzie Amumu przyjdzie, a to się ciężko przewiduje. No ma erkę już, nie wiem czy my go zabijemy. O, tego zabiję na pewno. Chociaż może nie na pewno. No znowu tu tam umia schodzi, czy ten wilk tutaj schodzi znowu. No myślałem, że mu więcej uderzy. Nie wiem co temu do odpieprza. Co ty jak ty tym nie trafiłeś, ziomek? Nie wiem jak ten Mundo tym nie trafił. No dobra, ten knik się opłacił, bo go zabiliśmy. Pisz ziomek, pisz, mnie nie stiltujesz nic. To po prostu se widzą fajną gierkę pokazać, tyle. A żeby pokazać tą gierkę to potrzebuję pieniążków. By złożyć tutaj ten pod Lethality. O, nie zabiję. Czy to lag był? Zawsze zabiję. Straszny wpierdzi zostaje ten. No jestem w stanie go zabić, tak mi się wydaje. Dobra. A nie wiem, oni czasami dżukują, a czasami nie. To jest tak irytujące w tym brązie, że nigdy nie jesteś pewny do końca. Umiem na dole. Ja mam 2,5 golda. Najbardziej mi sobie wróci, bo już to stracę. Już zyskuję. Merce będą potrzebne, na pewno. Mają dużo ceceków. Dużo stunów. Więc merce na stówę wchodzą, na rejony. No i teraz mamy w miarę dipsy, jakiś movement speed. Można teraz gangować. Nie wiem czemu ten Mundo tak słabo farmi ten Eko. W sumie Warwick dużo też zadaje magicznych obrażeń, więc na niego też nie da tak łatwo budować. tu już jakieś Kenneny idą. O nie, Warwick. Damionkę. Szybko. Co jest? Jaki on jest agresywny? Serio mnie dankujesz? Nie, dobrze, że zmądrzę, bo mnie zabił raczej. O nie. Tyle napiszemy. Mógł spróbować spuszować przynajmniej. No to może przyjść w sumie ten ziomek, mnie widzi dalej, nie? Morda najwyżej ucieknę. Oj, to może być ciężka gra, tyle wam powiem. Ostatnio są ciężkie te gry w brązie. O dziwo. Obiecam, że pójdziemy w Lethality, to ja mu pierwsze, go. No wolałbym lekliwerkę. Nie powiem, że wolałbym lekliwerkę. To są nich seedowane. Kennen, o dziwo, ma 4 kilki wirli. No Fiora support, no. Jaka agresywna. O nie, no co to zrobiła? No nie, nie żyją, ma egzausta niestety. A blisko było. No go tam pogarnie kilki, nie? Powinien przynajmniej. Nie zabił tego Gina? Serio ten Eko? Nie, po ostatniej grze z Xinem to się nauczyłem, że już jak nie jesteś pewny, że gdzieś zabijesz, to lepiej iść farmić. Potem Eko nie umie erki wcisnąć, to jest takie ciężkie. Żeby tą głupią erkę wcisnąć. A jakie lowy tam są, no to ja tam idę na pewno. Gdzie jesteście? Jednego przynajmniej znalazłem. Bije coś tam, wiesz? Jezus, ten Mundo... Nie wiem, tego Warwicka cały czas na innych liniach idzie, to ja stwierdziłem, że ten Mundo tu jakoś spuszuje ładnie. No nie wiem, czy jest sens tej wieży robić tego smoka w ogóle. My się możemy zabić na nim, mają Kennika. Musielibyśmy coś zabić najpierw. Nie wiem, czy to widzisz, ziomek. To możemy smoczka zrobić teraz. Go sam zrobię. WW i War Zero. Nie wolno mu na bota przejść. O nie, trap. O. O, HP ma ta żaba. No i chciałem MF dać. No nic się nie stało. Dżungli nie ma żadnej. A wyszła Amumu nam idzie. Jezus Maria, wciśnij tą merkę. Co? Nie trafiłem? Nie musieli mnie chyba widzieć, że dziwne to było, że nie trafiłem. Lee, please. No sorry, że próbuję coś zgangować w tej grze. Wierzę pierwszym. To jest fajnie. Zrobię tą dżunglę i wracam. Full Lethality. Jest 11 poziom. No Kennen będzie bolał. To na stówę, że będzie Kennen bolał. Nie no i Mum pierwszy na pewno. Potem możemy zrobić tą... ten płaszczyk cały albo daskę. Dask też będzie ciekawy. On działa na basicu czy na abilitce? Jeszcze muszę doczytać tego daska. No jestem prawie pewny, że na basicu tylko i wyłącznie. Basic atak. O! Zajebioza. Daj mi to na dwójkę. Piźnięcie niby mam. On się nie może z nim bić, Mundo, nie wiem czy o tym wiesz. Nie masz z nim szans na dłuższe walki. O, ile tutaj was jest? Porąbało was coś. Dobra, zrobię tak, żeby mnie nie pochłonął. Ale ładny stun. To już mniej ładne. Dobra, wezmę za ciebie. Dobrze. I tak mi chyba to nie trafiło. No, we mnie scelował. To w sumie dobrze to wymyślił sobie. On nie biegnie, no chyba bym go widział, jakby biegnął. Jim mnie może widzieć, no ale to jeszcze ma cooldown. Okej. BFK kupujemy. Nie, no, ładnie to już od Kokika głupio musiałem stracić, nie? I to, że nie mam Hydry, to też teraz nie miałem obszarowego damage'u przy nich tam. No, już tank jest trochę ten Amumu i tankowny jest tym tankęczy. O! Zajebioza. Smoczek się respi wodny. Wiesz, z mida teraz bym siege'ował. Kennen nie ma ulta. To jest praktycznie bezużyteczne, można powiedzieć. Blokuję mi czasami tych starych wilków. Do widzenia. Masz za te pisanie. Lee Fakel Korea. Serio uwierzył w to, że ten z Korei? Nie no, tamkesz nie, to zjażyrę i tyle. Nie, ziomek, serio? Tak zbejtowany być. A co ten odpieprzył? Czemu oni są tacy agresywni? On ma awka w ogóle, nie bicie go. Ja piernicz. Miał chyba awkę, tak to przynajmniej wyglądało. O, bejtowo. Nie da na reda zrobić. Może tutaj coś być w tej dżungli. A. Lipa trochę. Idę, idę, idę. Nie wiem czemu on podchodzi. Ale jest to głupie straszne co ten koleś robi. Ej, ja mam dipsy, nie? Tylko no kurde no... Halo drużyno. Nie wiem co ten Mundo podszedł. No ja mam prawie 300 AD już. O! O, mam 2 dasze, to tak dziwnie wyglądało. No ale zrobię ich. Gdzieś dżinnik jeszcze powinien być, tego możemy spróbować zabić. Back to farma. O co temu kolesiowi chodzi? Raz mnie zabił, bo... No ja zmieściłem, mogłem tylko tu trafić, tylko liczyłem na to, że zrobi krok do tyłu, no, za dużo już gram. O nie. Smoczka chyba zrobię raczej sam bez problemu. Co jest? Niewidzialne smoczki. Spokojnie, mordzika, to sobie najwyżej wrócę. Nawet mnie nie gonią. Ale po co tutaj idziesz, jak ja wracam do ziomek, się sam umrzesz zaraz sam. Przecież sobie do bazy już wróciłem, spokojnie. Lethality i teraz płaszczyk robimy. To już chyba będzie większość itemów tych pod Lethality takich. No to jest ta trójka, którą budują wszyscy. I z tego co słyszałem, to się stakuje podobno ten pasyw tutaj. On też mi ostatnio pisał, że to się nie stakuje, ale sprawdziłem info i to jest potwierdzone. Ten pasyw z tego tutaj i z tego, bo to jest niby unique, ale to się stakuje, więc no. Jak się nie stakowało, to było troszkę gorsze, ale tak czy siak to się opłaca. O, Kennen. O Jezu, jakie tam, jakie kręgle były. Bo on jest nieśmiertelny. O nie! Kennen sfreshował. Mnie zabili. Ultuj Eko, a nie masz. Spieprzyłem to. Mogłem Gina zabić. No ktoś musicie bić coś. Taka jest taktyka. Trochę się rozdzielili. Oj, umarłem szybko i to słabo widzę trochę przez to. Tu coś wyjdzie na pewno. Ale ten Kennen się już chyba boi. Co mi tak dupło? Kennen na ulicy. I Jin tutaj z krzaka mnie uderzył, ja go nie widziałem nawet. No, za szybko R-kę odpaliłem. Za szybko. No, przyda mi się na pewno ten płaszczyk, tylko muszę pamiętać, żeby to odpalić, bo to się tak ładuje i to w sumie długo stoi ten płaszcz. Tą wieżę zróbcie, bo to jest ważne. Niby jest równo w killach, ale powinniśmy troszeczkę wygrywać, chyba że farmą jakoś przegrywamy. Nie, aż tak źle nie jest, no farmą, to jest coś do przodu moim zdaniem. Fajnie. Już nie kończę dalej. O, Fiora. Fiora support. Taka agresywna. O, nie mam energii. Spieprzyłem to. O. Nie zautokowałem tam raz dobrze, już energii nie mam. A, tutaj sam jestem. No nie, energia! Ej, czemu się udało, że to moja drużyna jest gdzieś w pobliżu? O Jezus, Eko. Daj nupli. No, zabiliśmy dwóch imarów. To jest ta Fiora. Flash w miejscu był, panie i panowie. Nie wiem, czy widzieli. O, Fir działa! Z brzucha od tam kęcza Fir poleciał od Warwicka. Widzieliście? Znaczy, nie jest to tak samo fajne jak ulti Luciana z brzucha od tam kęcza, ale... Fira nie widziałem jeszcze od Warwicka. O! Nie wiem jak to złapało tego. Ultu już, ziomek, bo nie przeżyjesz. A nie miał, okej, nie miał. Wydawało się, że miał. A nie miał, no. Nie miał. Oj, na kill-off mi brakuje. Jakaś wieża. Znaczy nie mogę liczyć. No nie wiem, co on tak napieprza ten Kennen. Ja mam przecież, miałem z 80 resistów, miałem. O nie, on do HP tutaj nic, to w sumie fakt, to mi tak może napieprzać. O nie. To jest do wygrania, tylko no... I może dobry teamfight skoczyć i będziemy w dupie. Ale jakoś nie jest na razie zadziwiający ten, nic nie powiem. Ten z Hydrą mi się bardziej podoba, jak już chcę grać agresywnie. No ale też nie jest jakoś super zły, mamy dużo AD i fajnie ta R-ka bije, to jest fakt. Tylko przydały się do tego smoki jakieś ten... ogniowe, piekielne. Jak zwał, tak zwał. Tych nie ma oczywiście, no bo... Po co by to miało być? No jakiego mam wykopać? Wypierdalaj. A, nie dostał to. To ciekawe, że tym nie dostał. Co tego Kena tak też nic nie bije w ogóle? Jest tak irytujące, jak ten strum teraz od razu wchodzi i na serio nie macie żadnej czasu na żadną reakcję. Plus też widzę, że jedyne wardy na mapie to są moje z Minketa. Tam jest jakaś walka teraz. Tu muszę jest trochę tankowny. Aha, nie kopnąłem go. To dobrze, że go nie kopnąłem. Myślałem, że go kopnę. O nie. No. 1000 erek znowu. Zajebioza. Zabij ich, proszę. No, nie mogę tak pierwszy wchodzić. Nic nie robię, po prostu umieram tylko. Nie no, w sumie ich zabiliśmy wszystkich, nie, ale... No, a tutaj ludzie, zauważyłem w Brązie, bardzo rzadko, powiedzmy, chcą zrobić place'a, że tak powiem. Znaczy, to chcą zrobić place'a, fakt, ale takiego użytecznego, który coś rozpocznie, jakąś walkę. Ja teraz coś takiego zrobiłem, nie było to nic superowego, ale no... Trochę ich na siebie wziąłem, nie? A Jim już też zaczyna bić. O... A ile inhibitor mamy? Zrobiliście. To na pewno worth it. Ja mam już czapeczkę. Tu już mam wszystko pod Lethality chyba z tych takich itemów. No wezmę urdziszkę. Muszę Kennena albo znikować, bo jeszcze Zoni nie ma, chyba że teraz kupił. A nie wiem czemu tam zostaliście ziomeczki, bo teraz mogą być Barona. Tyle mu na pewno go nie weźmie, jak trafiku. Co ma tak szybko tą merkę ten Kennen? Co chwilę go widzę z tą merką. No ja już sobie tutaj poczyszczę. Wizję poczyszczę. Nie chcę robić Barona? Serio? Nie no, dziwi mnie to trochę. O, zostanę może... Nie no, dalej nam gdzieś siedzą. A, nie zabija go sam kick. Czemu go sam kick nie zabił? Powinien go zabić, no halo, tyle Lethality, tyle... O! No close było. No nie, no tego, przez tego tam Kęcza się będzie ciężko przebić. No to też nas nie dogoni ten Amumu. Zajebisty to jesteś. Już drugi raz coś takiego robią ludzie po prostu. Napiszę. No nie mają ulti od Amumu. Halo, bejty. Dobra, to było głupie może. Napisałem gry i teraz sam się tak wydupiłem. Co oni robią tutaj? Co oni odpieprzają? Aha, obaj DC mają. Nie wiem, w sumie ten Mundo trochę przytrzymał tą gdzieś tam bić. Halo, drużyno. No, nie wiedziałem, że Eko i Fiora ma laga, to był też mój błąd. Tak myślałem, że... Okej, no umarłem, ale myślałem, że coś tam przytankuje, nie? Tutaj taki trochę... Taka trochę zmyłka była. To co teraz? No ja mu Hydrę złożył. Żaden smok nie wszedł. Piekielny, szkoda. Co ta Fiora robi z tym Eko? No, chyba duo jakieś to jest, nie? I może grają koło siebie, tak to wygląda. My się tulą i nie wiem, nic nie mogą zrobić. Lag def, no całujecie wieże, ziomki. No to jakieś urbiki przychodzą. Nie wiem, potrzeba pomocy, no oni mają lagi, ziomki. No najlepiej pisać lag, a na przykład nie zastosować routera albo czegokolwiek, albo przerwać połączenie, albo zrobić alt F4, nie? Tylko najlepiej pisać lag. Problem jest taki, że nie mają tego Warwicka, Amumu i tam Kęcza i to jest nieśmiertelne już pomału. Lethality widzę, że tak nie działa, jakby miało działać dobrze. Po prostu chodzimy do late game, gdzie już też tyle nie robię. Za późno trochę. No nie mogę wejść pierwszy, bo zniukują mnie. Ja dobrze o tym wiem. No już chyba odlagowało ich przynajmniej. Aha, tam 2 HP mu zostało znowu. Warwick mnie goni. Ale powinny ich zabić, no bez żartów. Dobra, to idę tutaj pomóc. O Jezu, Mundo go nie zabił. Dobra, kończymy to. Kończymy to, bo to może być słabo, bo Lee Sin nie jest taki super. Ale zabiłem tego Amumu, raczej tego Kennena, ale znowu... On jest na damage'u, no wiem, że pewnie jakby był w tym build taki mój, czy jakiś tam... O nie, zaś się respawnuje. Zresztą tam bym musiał stać pod tym. No, zrobili inhibitor na dole, to dobra, to koniec. Close gierkę. Nie no, fajny jestem. Fajny jestem Lee Sin, tylko bardziej... No widać, że z tankami będzie problem mimo wszystko, ale w early jest fajny, nie? Ale Lee Sin, jak zrobisz normalne itemy, to jest fajny w early game, więc tutaj nie wiem. Nie wiem, jakoś pomysłu. To wszystko, zapraszam kolejne odcinki i trzymajcie się. Cześć!